Cześć moi drodzy, tu Sielska, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj pogadamy sobie o moim amerykańskim haulu, czyli o wszystkim tym, co mój ukochany mąż przywiózł mi ostatnio z Ameryki. Zapraszam. I zacznijmy może od pielęgnacji i od produktu, który już pojawił się u mnie na kanale. Jest to tonik firmy Thayers, jest to taka mgiełka z wodą różaną, z wyciągiem z aloesu, z wyciągiem z... Zapominam ciągle jak nazywa się witch hazel po angielsku, po polsku. To jest wirginijski, oczar wirginijski, w nazwę jak zwykle wkleję Wam na ekranie. To jest mgiełka, która fantastycznie nawilża, odświeża, troszeczkę łagodzi dzięki tej wodzie różanej, ale dzięki temu oczarowi chyba to moje sebum jest takie, słuchajcie, w miarę pod kontrolą. Ja nie mówię, że ten tonik to jest rozwiązanie mojego problemu z przetłuszczającą się strefą T, ale jednak on troszeczkę pomaga. Przyzwyczaiłam się do niego bardzo, bardzo go lubię, moja cera go lubi, no i jak mój mąż był teraz w Stanach, a to co mam teraz kończy mi się, więc stwierdziłam, że no po prostu lepszej okazji nie będzie. On jest dostępny w Polsce w internecie, znalazłam go jak szukałam tych wszystkich produktów dla Was i oczywiście link do tego produktu, jak i do wszystkich innych znajdziecie w opisie poniżej. Następny produkt też jest produktem pielęgnacyjnym i jest to krem pod oczy firmy Paula's Choice. I jak to u nich bywa, nazwa jest bardzo długa, jest to Clinical Ceramide Enriched Firming Eye Cream dla wszystkich rodzajów skór, cer. I to jest krem, który jest raczej na noc i raczej dla osób, które już borykają się z pierwszymi oznakami starzenia. To jest krem wzbogacony w ceramidy, ale i w retinol i witaminę C. Ja używam dwóch kremów pod oczy, inny rano, inny wieczorem, oprócz tego kładę jeszcze olejek, ale o tym kiedy indziej. Rano nakładam ten krem CeraVe z ceramidami, a wieczorem krem na noc. Właściwie on chyba nie jest na noc, ale on jest z retinolem, jest od Estée Lauder. Nazwę, zdjęcie wkleję Wam tutaj na górze i on jest bardzo dobry, ale śledząc amerykańskie youtuberki zauważyłam, że one zakochały się w tym produkcie. I chociaż ten krem od Estée Lauder sprawdza się świetnie, to jednak zapołałam chęcią spróbowania tego kosmetyku. On jest dostępny w Polsce w internecie, link oczywiście poniżej. Jeszcze go nie otwierałam nawet, ponieważ czekam aż skończę tamten, nie chcę go niepotrzebnie otwierać i wpuszczać tam powietrze. Następny produkt to już jest coś na pograniczu i pielęgnacji i makijażu, bo jest tutaj i krem nawilżający i filtr przeciwsłoneczny, ale i baza wygładzająca i jest to Revitalift Miracle Blur od firmy L'Oreal. Nie otworzyłam tego jeszcze, ale jestem bardzo ciekawa, bo tak jak powiedziałam, jest i filtr 30, ma być wygładzenie, ma być zlikwidowanie widoczności zmarszczek, linii, porów. No nie wiem, jestem bardzo ciekawa. Oczywiście zrobię Wam update'ik, jak już się do tego dobiorę. Następne rzeczy to też są, słuchajcie, bazy, ponieważ w gruncie rzeczy, jak się okazuje, to mam ich łącznie z tym produktem od L'Oreal aż 4. Zaczniemy od czegoś, czego jeszcze nie ma na polskim rynku. Mam nadzieję, że niedługo się pojawi, ponieważ firma Elf dostępna jest teraz w Douglasie. Jest to, słuchajcie, baza wykładzająca pory. I w Stanach Zjednoczonych nazywa się ją zamiennikiem takiej mega drogiej bazy od Tatcha. Tamta oryginalna, nazwijmy ją wersja od Tatcha, to jest koszt około $60 chyba. Ten kosmetyk od Elf kosztuje... Nie chciałabym skłamać, wydaje mi się, że około 6, więc 10 razy mniej. Ja oczywiście nie mam doświadczeń z tym droższym kosmetykiem. Jeśli chodzi o ten, to on jest bardzo twardy, nie wiem czy widać to, ale jest bardzo twardy. Natomiast bardzo łatwo rozprowadza się na skórze, między palcami, zmienia się w taki delikatny kremik i rzeczywiście bardzo niewielka ilość wystarcza go, żeby pokryć dużą powierzchnię. I jeśli chodzi o wypełnianie porów, to ten kosmetyk, słuchajcie, jest szpachelką idealną. Jak ja mam z nim problem, jak dotychczas, a korzystałam z niego dopiero 2 razy, wydaje mi się, że niektóre podkłady nie za fajnie na nim leżą. Tak jakby ta skóra pod nim była troszeczkę wysuszona, chociaż ona nie jest wysuszona, nie czuć ściągnięcia, no nie wiem, muszę się nim jeszcze troszeczkę pobawić. Jeśli chodzi o takie podstawowe działanie, to wygładzacz porów jest świetny, wypełniacz, natomiast no jeszcze nie do końca zdecydowałam się, czy go lubię, czy nie. Coś, co na pewno lubię, jest to baza od Milk Makeup i jest to Hydro Grip Primer. Jest to baza nawilżająca, ale i przedłużająca trwałość Waszego podkładu i to
sporo. Ona jest bardzo żelowa i bardzo lekka, natomiast kiedy rozprowadza się ją po twarzy, to rzeczywiście jest lepka. Wszystko się do niej jakoś tak łatwiej przykleja. Ten podkład, ona rzeczywiście łapie ten podkład, tak? On fajnie na niej siada. Można po prostu nazwać ją takim klejem pod podkład i jest ona bogata w dużo takich składników dobrych dla Waszej cery, nawilżających właśnie. Ja tutaj zerknę na ściągę. Jest wyciąg z konopi, jest ekstrakt z niebieskiej agawy, woda aloesowa i wyciąg z kwiatu wiśni. Ona nie zawiera silikonów ani tłuszczy i mam tutaj zanotowane, że właśnie kosztuje 199 zł i wydaje mi się, że jest dostępna na looktop.pl. Jest nawilżająca, co bałam się troszeczkę, że będzie się gryzło z tą moją cerą mieszaną, ale ona rzeczywiście fajnie lekko nawilża, nie przetłuszczając jej. Te moje oleje, one oczywiście pojawiają się prędzej czy później, ale w takiej normalnej ilości i po normalnym czasie. Tutaj nie zauważyłam żadnej różnicy pod tym względem. Ona rzeczywiście przedłuża świeżość i trwałość mojego makijażu. Jeśli już trafi to w Wasze rączki, jesteście na tyle ciekawi, żeby po to sięgnąć, to taka jedna mała wskazówka. Po nałożeniu tej bazy, i znowu jest to baza, primer, więc mniej znaczy więcej, po nałożeniu tego kosmetyku poczekajcie z minutkę, aż ona troszeczkę osiądzie, ponieważ gdy wjedziecie z tym podkładem tak zaraz, natychmiast, to on będzie się po tej bazie ślizgał. Natomiast kiedy ona, to jest naprawdę 60 sekund, słuchajcie, kiedy ona sobie posiedzi na tej twarzy tą minutę, to rzeczywiście ona tak osiada i jest przygotowana na przyjęcie reszty kosmetyków. Taka mała rada ode mnie. I jeszcze jedna baza, tym razem od CoverFX i też jest to baza, która za zadanie ma właśnie przedłużenie trwałości, też taka klejąca, łapiąca makijaż. Ja ją kupiłam, ponieważ bardzo zachwalała ją Tati, a ja mam do niej słabość i bardzo dużo kosmetyków, które ona poleca i które lubi, to mi też się sprawdzają, więc poprosiłam mojego męża, żeby przywiózł też i to. I słuchajcie, to rzeczywiście jest świetna baza, która rzeczywiście łapie, przetrzymuje, utrwala i w ogóle wszystko robi to, co ma robić. Oprócz tego tutaj jest napisane, że ma też ujędrniać. Jak na razie tego nie zauważyłam, ale to jest baza, która oprócz tego, że właśnie łapie ten makijaż i przedłuża jego działanie, jego trwałość, to jeszcze odrobinę mi te moje pory wypełnia, więc już w ogóle jak dla mnie wszystko w jednym. To jest coś, co mam dzisiaj na sobie, nałożyłam ją na całą twarz, bardzo delikatną warstwę. Nie, ona mnie nie matuje, więc te moje oleje prędzej czy później, to jak powiedziałam tutaj w tej strefie, te jednak przepłyną, ale żaden podkład mi się na niej, nawet w strefie tej, nie rozwala. Jeśli chodzi o podkład, to poprosiłam mojego męża, żeby przywiózł mi jeden. Czekałam, aż wejdzie na rynek amerykański nowy podkład od Urban Decay, ta nowa wersja Naked. Oni wypuszczają teraz, wypuścili już chyba właśnie, jak mój mąż stamtąd wyjechał, to wypuścili i podkład, i korektor. No niestety mój mąż minął się z tymi produktami, więc poprosiłam go, żeby mi przywiózł po prostu kolejny podkład od Hourglass. I to jest podkład w sztyfcie, który, jedyny podkład w sztyfcie, który ja jestem w stanie nosić na mojej mieszanej cerze. Problem z tym podkładem polegał u mnie na tym, że on świetnie na mnie wygląda, ale o wiele dłużej na mojej twarzy leży jednak w zimie. A w zimie odcień, który mam, shell, jest grubo dla mnie za ciemny, więc poprosiłam, żeby mąż przywiózł mi porcelankę. To jest podkład, który daje mi świetne krycie, takie naturalne wykończenie, w tym sensie, że on nie jest taki płaskomatowy, ale też nie za bardzo się świeci, taki naturalny blask. Wygładza, słuchajcie, ta cera wygląda tak po prostu lepiej, ładniej, świetnie się rozprowadza, blenduje. No, on w lecie też wygląda na mnie świetnie, tak samo jak i w zimie, natomiast jednak trwałość tego podkładu jest znacznie dłuższa w zimie, kiedy nie ma tak gorąco, bo jednak podkłady w sztyfcie są bardziej kremowe w swojej formule. No i ta cera moja mieszana z tymi moimi naturalnymi olejami, jak się to wszystko wymiesza, nie jest długotrwałe. Ja go nałożyłam na siebie, jak tylko go dostałam, no i cieszyłam się nim przez pół dnia, a potem to wszystko, no nie wszystko, w strefie T to wszystko się porozmazywało, natomiast słuchajcie, kiedy tylko przyjdzie jesień i znów zrobi się zimno. I tak, produkty Hourglass są dostępne w Polsce, nawet i stacjonarnie w Sephorze, ale tam to jest po prostu tańsze. Pudry. Pudry mam dwa. Jeden to jest puder od Physicians Formula, to jest firma, która już pojawia się w Douglasie powoli i w Hebe chyba? Tak, i na Zebra chyba też pojawiło się już kilka produktów. Ten produkt jeszcze nie jest dostępny, to jest ich The Healthy Powder i to jest ta seria, która ma świetny podkład, który ja bardzo lubię i genialną matową pomadkę, którą jak też bardzo lubię. To jest puder, który nie jest pudrem transparentem. On ma kilka odcieni i ja mam LN3, to jest ten sam odcień, w którym mam też i podkład z tej serii.
puder, który ma Wam nadać takiego naturalnego wykończenia, ma być długotrwały, lekki, ma tutaj w sobie filtr przeciwsłoneczny 16. Natomiast co on dla mnie robi? On jeszcze też świetnie, słuchajcie, te wszystkie moje pory, niedoskonałości tak wygładza i troszeczkę niweluje ich widoczność. Kiedy potrzebuję poprawić sobie coś na mojej twarzy, no to sięgam po to cacko. On jest bardzo drobno zmielony, taki jedwabisty w dodatku, w dotyku. Drugim pudrem jest puder od Flower Beauty. Flower Beauty to jest firma, która została założona przez Drew Barrymore i ona niestety nie jest nigdzie dostępna w Polsce, ani w internecie, ani stacjonarnie. Przynajmniej ja nie zdołałam nigdzie tych kosmetyków znaleźć. I ten Flower Light Illusion Powder to też nie jest puder transparentny, on też ma odcień i ja mam porcelankę. I słuchajcie, ja chciałam, żeby ten puder do mnie trafił, ponieważ amerykański YouTube nazywa go zamiennikiem mojego ukochanego pudru od Charlotte Tilbury. Ja się do niego dobrałam, to jest to, czym mam utrwalony dzisiaj korektor i moi drodzy, ten puder, który kosztuje niecałe 10 dolarów w Stanach i ten puder od Charlotte Tilbury, który kosztuje o wiele więcej, to są identyczne produkty. One w dotyku wydają się troszeczkę inne, wydaje mi się, że Charlotte Tilbury jednak jest troszeczkę bardziej zmielony, natomiast na twarzy dają identyczny efekt Photoshopa, wygładzenie, taki blur, słuchajcie, jakbyście sobie jakiś filtr na twarzy zrobili. Do tego świetnie właśnie utrwala korektor. Oba pudry, i Charlotte Tilbury, i ten, nie trzymają matu tak dobrze jak inne pudry matujące, jak na przykład ten puder też od Physicians Formula. Mi się wydaje, że tamten jest jeszcze bardziej kryjący i lepiej matujący. Tutaj jest po prostu świetne wręcz photoshopowe wygładzenie. Ciężko mi polecać taki kosmetyk, kiedy nie jest dostępny, ale jeśli wybieracie się na wycieczkę do Stanów albo macie ale jakikolwiek kontakt, wiecie, możliwość ściągnięcia tego do Polski, naprawdę, naprawdę warto. I jeszcze jedna rzecz z tej samej firmy, czyli Flower Beauty, czyli coś, co wyprodukowała Drew Barrymore. Słuchajcie, róż. Ja mam dwa odcienie. W kremie, w płynie, w żelu, to jest taka dosyć gęsta, żelowa formuła. Nazywają się one Blush Balm Color Drops for Cheeks. I ja je kupiłam, ponieważ je z kolei zachwalała moja druga ulubiona amerykańska youtuberka Jessica Brown. Ja mam odcień Nectar i Bubbly. To jest taki, no to jest to, co mam dzisiaj na policzku, a tu jest taki chłodny Barbie, troszeczkę dziecięcy, dziewczęcy róż. I te dwa kosmetyki, słuchajcie, one w całym Chicago, bo to właśnie w Chicago mój mąż był, były wyprzedane. A ja byłam tak zdesperowana, żeby je zdobyć, że siedząc w Polsce, dzwoniłam po sklepach, po oddziałach Ulta i pytałam pań ekspedientek, czy mogłyby sprawdzić, czy to stoi na półce. Słuchajcie, i w całym Chicago znalazł się jeden taki sklep i mój mąż tam pojechał i po prostu kupił mi te kosmetyki. Wiem. Ja rozumiem, dlaczego te kosmetyki były wyprzedane, bo one są po prostu są świetne, jeśli chodzi o jakość. Pigment, rozblendowanie, aplikacja tego na policzku, tutaj nie ma absolutnie żadnego problemu, ale to żadnego, czy robicie to palcem, gąbką, czy robicie to pędzlem. Trzeba troszeczkę uważać, żeby nie przesadzić, wiecie, ja na przykład nie nakładałabym na to, tego bezpośrednio, tylko najpierw rozprowadzam taki produkt na dłoni, a później, w moim przypadku jest to gąbka. Najłatwiej mi się to robi. Gąbką nakładam go na policzek. On się stapia z podkładem tak naturalnie, tak łatwo. Nie tworzą się absolutnie żadne plamy. Do tego daje taki bardzo zdrowy, naturalny wygląd. Ani nie jest rozświetlający za bardzo. Tu nie ma żadnych drobin. Ani nie jest płaskomatowy. Jest po prostu straszny, ale to strasznie naturalny. Na czym mi bardzo teraz jednak zależy. Więc słuchajcie, kolejny produkt, który niedostępny jest w Polsce, ale z kolei, gdybyście miały możliwość, to ja serdecznie polecam, bo to są naprawdę fantastycznej jakości produkty. Maskara. Kochani, tak, poprosiłam męża, że mi przywiózł tusz do rzęs. I to jeszcze z drogerii. Mnóstwo tych kosmetyków w gruncie rzeczy są z drogerii. Do brzegu. Jest to L'Oreal Voluminous Original. I jeśli chodzi o tą całą serię Voluminous, to w Stanach Zjednoczonych jest taka mega sławna maskara Voluminous Lash Paradise, jest w różowym pojemniczku i ten tusz jest tak popularny w Stanach Zjednoczonych, że podobno sprzedają jego jedną tubkę co około 6 sekund.
Do tego stopnia, że zaczęły się pojawiać już w Stanach po prostu trzypaki. Ludzie już nie kupują pojedynczo tych maskar, tylko garściami. Zresztą ja byłam jednym z takich klientów, którzy przychodzili do drogerii, brali na przykład 5 i wychodzili. Polską wersją tego kosmetyku jest Paradise Ecstatic. Ja oba produkty, i ten polski, i ten amerykański, absolutnie uwielbiam. Dają ten sam efekt, wachlarz, utrzymanie mojego kiepskiego podkręcenia. Dają sobie radę z tymi moimi sztywnymi rzęsami. Jeden minus jest taki, zarówno i w Polsce, jak i w Stanach, że ta normalna, niewodoodporna wersja starcza na jakieś 3-4 tygodnie, później wysycha. Wracając do tego produktu, to jest ten sam produkt, tylko słuchajcie, burgundowy kolor. Ni to brąz, ni to wiśnia, bardzo mi się podoba. Do tego jest taki bardzo subtelny. Czyli nie widać za bardzo tego koloru bordowego na rzęsach, natomiast jak pada na Was słońce, światło, to jest taki, wiecie, taka poświata kolorowa. Niestety wydaje mi się, że ta burgundowa wersja nie trzyma mojego podkręcenia tak dobrze, jak robią to te czarne maskary, ale miałam ją na sobie dopiero raz, więc tak naprawdę jestem dopiero w fazie testów, więc zobaczymy. Słuchajcie, mam jeszcze 3 pomadki i jedną dziwną rzecz. Pierwszą pomadką będzie to pomadka z najnowszej serii pomadek od Charlotte Tilbury. Seria nazywa się chyba ta cała kolekcja Hot Lips 2 i jest to kolekcja inspirowana silnymi kobietami. I każdy odcień poświęcony jest jakiejś sławnej kobiecie. Ja mam odcień Glowing Jen i to jest pomadka, która powstała na cześć Jennifer Aniston. To jest, słuchajcie, taka ni to brzoskwinka, nie jestem kiepska w robieniu swatch, ni to brzoskwinka, ni to róż. Jeśli chodzi o tą kolekcję, to są nowe odcienie, które powstały na bazie tych formuł, które Charlotte już ma, czyli niektóre to są pomadki matowe, z tych jej pomadek Matte Revolution, a niektóre, jak na przykład ta seria pomadek Kissing, to są satynowe pomadki. I to jest właśnie taka satynowa pomadka, niezwykle dobrze napigmentowana, niezwykle kremowa i przyjemna na ustach. Do tego każde opakowanie jest inne, jeśli chodzi o odcień. Jennifer Glowing Jen ma taki właśnie, słuchajcie, taką panterkę, takiego leoparda. Bardzo solidne opakowanie. Do tego te wkłady można wyjmować i uzupełniać sobie. Jeśli chodzi o sam odcień, to powiem Wam szczerze, że nie mogę się przekonać, czy go lubię, czy nie. Są dni, że wydaje mi się, że wygląda bardzo fajnie na moich ustach, są dni, kiedy wydaje mi się, że mnie po prostu postarza. Może kwestia humoru, makijażu. Jeśli chodzi o jakość, to jest świetna, bo jest, tak jak powiedziałam, bardzo wygodna, kremowa, świetnie napigmentowana i długotrwała. Znowu Physicians Formula. Lubię tą firmę. I jest to pomadka, która zawiera w sobie to masło murumuru. Oni mają już całą serię z tym masłem murumuru. U nas na razie na rynku jest bronzer, który bardzo lubię, i róż. Oprócz tego oni mają jeszcze cienie, właśnie pomadki, rozświetlacze. I sięgnęłam po pomadkę i to jest odcień, słuchajcie, Pinkini. I ta pomadka ma filtr przeciwsłoneczny 15, kwasy tłuszczowe, prowitaminy. Mój problem polega na tym, to jest plus i minus. Ta pomadka jest świetnie napigmentowana, daje takie soczyste, błyszczykowe wręcz wykończenie, bardzo fajne nawilżenie. Ona nawilża usta, pozostawia je takie miękkie, ale słuchajcie, aplikacja to jest droga przez mękę, ponieważ ona jest tak kremowa, że ona się po prostu tutaj rozwala. Rozjeżdża się. Bardzo ciężko jest nią objechać usta, po prostu nie wyjeżdżając za linię. Ona się wręcz, mam wrażenie, jest wiecznie roztopiona. Jeśli Wam to nie przeszkadza, a pojawią się u nas na rynku, mam wrażenie, że to jest kwestia czasu. To bardzo dobry jakościowo produkt, natomiast sama aplikacja to jest coś, nad czym trzeba uważać. Mój syn się obudził, więc jak usłyszycie dziwne dźwięki, jakieś kichanie i tak dalej, to on w tle. Ale już ostatni produkt. Jest to błyszczyk od Milani, nazywa się Keep It Full i to jest nawilżający, odżywczy błyszczyk, który ma Wam też usta powiększyć. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego. Niektóre kolory nawet tego błyszczyka dostępne są w polskim internecie, natomiast chodzi tu konkretnie o odcień Rosy Bronze, który nawet na europejskiej stronie firmy nie jest dostępny, a jest on, słuchajcie, zamiennikiem mojego błyszczyka wszechczasów, czyli błyszczyka Fenty i tego odcienia Fenty Glow. I jak postawicie te dwa błyszczyki obok siebie, czy zesłaczyjecie je obok siebie, to jest takie wrażenie, że ten błyszczyk od Fenty ten jest może odrobinę chłodniejszy, ale kiedy nałożycie je oba na usta, one wyglądają identycznie. Są tak samo długotrwałe. Formuła jest w gruncie rzeczy
Też taka sama. No oprócz tego, że ten błyszczyk od Fenty, on nie powiększa Waszych ust, nie ma tego mrowienia, to na ustach leżą tak samo, są tak samo gęste, ale wiecie, nie klejące się, taki sam blask, takie samo wykończenie. No i chciałabym Wam powiedzieć, że amerykański internet znalazł zamiennik tego w gruncie rzeczy drogiego błyszczyka od Fenty, no ale niestety nie jest on dostępny jeszcze w Polsce. Mam nadzieję, że wprowadzą ten odcień na nasz rynek, bo to jest naprawdę to samo. Kochani, ostatnia rzecz, o jaką poprosiłam mojego męża, jest to, słuchajcie, klips na telefon. Firmy Elf, ale to jest klips, słuchajcie, światełko. Ja nie wiem, czy to będzie widać, jak mu nawet je zapalę. O, tak. To jest klips, który zapinacie sobie tutaj na telefonik i nawet jak jest ciemno, możecie nagrywać filmiki, robić zdjęcia. Sama się sobie dziwię. Ale jak zobaczyłam go na stronie internetowej i zobaczyłam, że kosztuje chyba około 10 dolarów, stwierdziłam, może się przydać. Mam i przydaje się jak na razie świetnie, robię sobie zdjęcia w łazience, może wychodzą troszeczkę żółto, ale przynajmniej widać mnie, że jestem na zdjęciu. Więc fajna rzecz, słuchajcie, taki gadżet. Czy potrzebny? Nie. Czy się przydaje? Oczywiście, że tak. Okej, moi drodzy, to wszystko ode mnie na dzisiaj. Tych kilka produktów, które mój ukochany mąż, któremu jeszcze raz chciałam serdecznie podziękować, przywiózł dla mnie ze Stanów. My spotykamy się ponownie w następną sobotę. Pogadamy sobie troszeczkę o takich świeżutkich nowościach od Makeup Revolution. Makeup Revolution? Revolution Pro. Wiecie, o którą markę mi chodzi. Oni na swojej stronie ostatnio wypuścili kilka fajnych, nowych rzeczy. I co prawda one jeszcze w Polsce nie są dostępne, ale wiemy wszyscy, że to jest tylko kwestia czasu. Jest kilka fajnych rzeczy, kilka takich sobie. Pogadamy sobie tym wszystkim, co mam, co przetestowałam. Do zobaczenia w sobotę. Na razie.